Anna Kalinowicz. Marcin Kret. Witamy serdecznie. Jesteśmy, gościmy w Łomiankach dzisiaj. Powiedz mi, co cię tu sprowadza? Jest tutaj mój trener od boksu, który będzie ci wychodził ze swoimi zawodnikami, więc przyjechaliśmy go wspierać tutaj mentalnie, trochę mu pomóc, jak będzie trzeba. Jestem tu razem z Kamilem i Radkiem Baczowskim. Za tobą 9 walk, czyli nie zwalniasz tempa, tak? Powiedz mi, jak wspominasz ostatnią galę, czy mogłeś coś jeszcze zrobić tam, czy jesteś zadowolony? Z efektu na pewno jesteś zadowolony, natomiast jak wyglądało to twoim okiem, czy była taka taktyka od samego początku? Tak, taktyka była, myślę, że spełniona, no nie można spełnić jej w 100%, więc myślę w 80%. Skupialiśmy się też dużo na kolanach, starałem się słuchać jak najbardziej narożnika, być skoncentrowanym przede wszystkim na słuchaniu narożnika i na tym, co się dzieje w ringu, a nie to, co się dzieje dookoła. Także myślę, że taka świadomość w ringu była naprawdę dobra, no, tak mogę to ocenić. No i taktycznie wszystko poszło tak, jak miało. Więc gratulujemy w takim układzie. A przed tobą jeszcze jedna walka, tak? Dokładnie, w listopadzie. Dokładnie na Grandzie będę toczył swoją 10. walkę tutaj w Warszawie, więc ten tydzień odpoczywałem i od poniedziałku zaczynam treningi od nowa, żeby być w formie. No cały czas jesteś na gazie w tym roku, także chyba właśnie najważniejszy to już po tym wszystkim ten twój odpoczynek. Tak, myślę, że odpoczynek jest teraz tutaj najważniejszy, no bo lepiej jednak być niedotrenowanym niż przetrenowanym, ale oceniam swoją formę jakby po ostatniej walce, że była bardzo dobra, byłem bardzo dobrze przygotowany. No i teraz trzeba to tylko mądrze podtrzymać. Super, świetnie. Byłeś też, przeszedłeś do historii, można powiedzieć, wraz z The World Games, tak? Jak wspominasz tą prestiżową bardzo imprezę? Tak, tak, do historii. Tak jak to mówili dużo zawodników, World Games i Power Games. Ale nie, oceniając tą dużą imprezę, bardzo, bardzo duże wyróżnienie, że mogłem w niej uczestniczyć. No taka historia, gdy wychodzisz na stadion pełen kibiców, gdzie było tam bodajże 30 tysięcy osób, wszyscy biją brawa, śpiewają dla ciebie, macie swój wspólny sektor, no przeżycie takie, które zostanie na pewno do końca życia i będę miał to w swoim CV. A CV jest obszerny, zapełnia się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej. Tak, już tam jest 400 stron, także książka jest ciężka. Ale jeszcze odnosząc się do walki, no odpadłem od razu z Itajem Gerszonem. Myślę, że to była bardzo dobra, wyrównana walka. Nie ma wstydu, no taki jest sport, no i taka jest też droga sportowca. Wygrywa się, przegrywa i idzie się dalej, tak? Nie ma dróg na skróty, także co, występ był bardzo dobry. I bardzo się cieszę, że mogłem w tym uczestniczyć. Idziesz jak burza, także na pewno ta przegrana nie miała jakiegoś wpływu, żeby ciebie móc zatrzymać. Jesteś nieokiełznany i po prostu twoje walki ogląda się świetnie. Także czekamy na tą kolejną. Zapraszam jak najbardziej w Warszawie. Granda, ostatnia walka moja w tym roku, także serdecznie zapraszam. Czy chciałbyś z tego miejsca komuś podziękować? Oczywiście chciałbym podziękować moim trenerom, braciom Baczulskim, kolegom z klubu, trenerowi Rafałowi, który dzisiaj z nami jest, Andrzejowi, mojemu fizjoterapeucie, który zawsze dba o moje przygotowanie, Arkowi Dębińskiemu, z którym trenujemy u nas w klubie, ustawia nam tarcze wytrzymałościowo-siłowe i mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem. Cały klub Unik pozdrawiam. Widzimy się w listopadzie na Grandzie Pro. Dokładnie tak. Nie zatrzymujemy już. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo za wywiad. Pozdrawiam.